ta produkcja, konkretnie ta produkcja Małego Księcia jest bardzo ważna i bardzo istotna, ponieważ dzięki tej produkcji kiedyś, kilka lat temu, udało nam się przenieść tutaj, do Centrum Kultury w Gdyni i tutaj też znaleźliśmy swój dach jako Scena 138. Mój obrazek nie przedstawiał kapelusza! To był wąż boa, który trawił słonia! Narysowałem następnie przekrój przez węża, żeby dorośli mogli zrozumieć. Sam Mały Książę dla mnie nie jest absolutnie historią dla dzieci, tylko historią jak najbardziej dla nas, dla dorosłych. Jest to historia o dojrzewaniu, o stawaniu się dorosłym. Ta adaptacja też jest dosyć specyficzna, ponieważ wymyśliłem sobie to w ten sposób, że pilot i Mały Książę to jest tak naprawdę ta sama osoba, która ogląda się nawzajem w lustrze, jak dorasta. Pilot trafia na strych, znajduje zabawki, znajduje lalki, które ożywają w trakcie jednej nocy. Wydarza się historia Małego Księcia, czyli tak naprawdę historia dzieciństwa pilota. Książę na końcu umiera, ginie, ale w każdym z nas dziecko musi zginąć, abyśmy zostali dorosłymi. W tym pędzącym dzisiaj świecie mamy bardzo mało czasu na to, aby być dzieckiem. A myślę, że ten spektakl pokazuje, jak ważne jest bycie tym dzieckiem. Chciałbym Państwa zaprosić do tego, by poświęcili Państwo chwilę na to, by być może odnaleźć w sobie tą cząstkę dziecka.